Na terenie Wielkopolski policjanci odnotowali 11 wypadków drogowych, których życie straciła jedna osoba, natomiast 11 osób zostało rannych. Policjanci ujawnili 38 nietrzeźwych kierujących. Na terenie Wielkopolski w tym czasie doszło do 239 kolizji drogowych. Do najpoważniejszego w skutkach wydarzenia doszło 25 grudnia na trasie S5 w kierunku Poznania, gdzie w wyniku wypadków i kolizji 7 samochodów 3 osoby zostały ranne, trafiły one do szpitala. Obfite opady śniegu, minusowe temperatury oraz gęste mgły nie ułatwiają poruszania się po drogach. Pamiętajmy o tym, aby zachować szczególną ostrożność, dostosować naszą prędkość do panujących warunków. Teraz w okresie przedsylwestrowym Polacy znowu będą podróżowali do różnych części kraju. Przed taką podróżą warto sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu.